One of the conditions that EMDR has been studied. Jeden z sytuacji klinicznych, gdzie EMDR było badane. It's psychosis. To psychoza. And I think it's very interesting because psychosis is traditionally considered only biologically caused disorder. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo tradycyjnie uważa się psychozę za coś, co ma biologiczne podłoże. So why to work on psychosis with a trauma-oriented psychotherapy? Więc czemu by pracować z psychozą za pomocą terapii zorientowanej na traumę? One reason is that we have more and more research showing that childhood trauma is related to psychosis. Jednym z powodów jest to, że mamy coraz więcej danych na to, że trauma dziecięca jest czynnikiem ryzyka psychozy. And seems to be a risk factor for psychosis. Jest, yeah. Yeah, I said that. Yeah, is not the only one. Nie jest jedynym czynnikiem ryzyka. But it's one of them. Ale jest jednym z. And as we see previously, if there is trauma. Jak zobaczyliśmy wcześniej, jeśli jest doświadczenie urazowe. Trauma-oriented therapies make sense. To terapie zorientowane na traumę jakby mają sens w tym. And additionally, psychotic patients with a history of childhood trauma. Ponadto pacjenci psychotyczni, u których w wywiadzie jest trauma dziecięca, are more severe psychotic patients. To są ci pacjenci, którzy ciężej chorują. They have even more problems. Mają jakby nawet więcej problemów. So the group of people with psychosis and early trauma. Więc grupa pacjentów z psychozą i wczesną traumą dziecięcą. Are more severe cases. They need more trauma-oriented psychotherapy. To jest grupa pacjentów, którzy chorują ciężej i potrzebują jakby więcej pracy jakby w tym obszarze traumy. I don't want to go into this discussion. Nie chciałabym wchodzić w tą dyskusję. It doesn't make sense. Bo jakby to nie ma sensu. Schizophrenia and psychosis is an extremely complex phenomena. Schizofrenia i psychoza to bardzo złożone zjawisko. And I think we need to think that every contribution is welcome. I myślę, że należy szukać, że możemy znaleźć korzyści z każdego wkładu, jakby z różnych stron w leczenie tych zaburzeń. So, an interesting question is, can trauma therapies to be an alternative for the more resistant schizophrenic patients? Więc pytanie jest takie, czy terapia zorientowana na traumę może być alternatywą w leczeniu schizofrenii opornej na leczenie? Because our definition of resistant schizophrenia. Bo nasza definicja oporności schizofrenii lekoopornej is that there are no response to two different antipsychotic medications. Jest taka, że nie ma reakcji na dwa różne leki przeciwpsychotyczne. But we don't include no response to any psychotherapeutic approach. W tym nie jest uwzględniany brak reakcji na żadne formy terapii. And for those of you who are psychiatrists, how many psychiatrists are here? Dla tych, którzy są psychiatrami, ile jest tutaj psychiatrów? Think about the trauma receptor. Pomyślcie o receptorze traumy. If we call it a receptor, maybe we can have it in mind. Jeśli nazwiemy to sobie w taki sposób, że jest pewien receptor traumy, to być może będziemy w stanie mieć to w głowie. We need to see if we can revert the effect of trauma when the psychotic disorder is already developed. Musimy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie odwrócić efekt traumy, kiedy jakby zaburzenie psychotyczne już się rozwinęło. But as we could see, we can change the brain structure and the brain function with trauma-oriented psychotherapies. Ale jak mogliśmy zobaczyć, jesteśmy w stanie zmienić zarówno funkcję mózgu, jakby czynnościową zmianę dokonać, oraz strukturę mózgu za pomocą EMDR. So it gives us a possibility. Więc daje to pewne możliwości. So could EMDR be a third generation trauma zapping? Więc czy jest pytanie, czy EMDR może być trauma zapiną trzeciej generacji? This is my hospital.
To jest mój szpital, gdzie pracuję. As I explained at the beginning, I work with severely traumatized patients. Tak jak wyjaśniłam na początku, pracuję z ciężko straumatyzowanymi pacjentami. But because I'm in the daycare hospital in the severe mental illness program. I ponieważ jestem w szpitalu w programie ciężkich zaburzeń psychicznych. I have the opportunity of treating some psychotic patients with refractory symptoms. To mam okazję zajmować się leczeniem pacjentów psychotycznych z opornością na leczenie. And with some of them EMDR was helpful. I dla niektórych z nich terapia EMDR jakby przyniosła korzyści. Some data to support this idea of working on trauma and psychosis. Chciałabym przedstawić pewne dane, które wspierają tą ideę dotyczące znaczenia traumy w psychozie. Childhood trauma is very related to many mental health problems and physical problems. Różne rodzaje doświadczeń urazowych jest związane z wieloma problemami ze zdrowiem psychicznym oraz ze zdrowiem fizycznym. This was a study with a huge number of patients. To było badanie z dużą grupą pacjentów and general population. W populacji ogólnej. Exploring the frequency of these 10 early adverse experiences. W tym badaniu jakby zajmowano się 10 rodzajami różnych doświadczeń urazowych, czy niekorzystnych wydarzeń w dzieciństwie. Here you can see the frequency of those experiences in many countries and different populations. Tutaj jakby możemy zobaczyć częstość tych doświadczeń urazowych w różnych krajach i w różnych populacjach. I think it was about 17,000 people. Myślę, że to było około 17,000 ludzi uwzględnionych w tym badaniu. About different types of abuse. Różne rodzaje nadużycia. Problems in the family. Problemów w domu and neglect. I zaniedbania. Here you can see different graphics. Możecie tutaj zobaczyć pewne wykresy. Showing that the more the highest the number of adverse child experiences. Pokazują one, że im większa liczba doświadczeń urazowych. This is the number of experiences. To jest liczba doświadczeń urazowych, czyli 1, 2, 3, 4. More problems, more chronic depression. Tym więcej problemów, tym więcej przewlekłej depresji. More in women than men, but jest to wyraźniejsze u kobiet niż u mężczyzn, ale jednak. Much more suicide attempts. W ten sam sposób na tym grafie o wiele więcej jest prób samobójczych. More hallucinations. O wiele więcej halucynacji. And it's quite related to alcohol consumption, but jest to związane ze spożyciem alkoholu również. The graph always show the same tendency. Ale te wykresy pokazują zawsze tą samą tendencję. More experiences. Więcej doświadczeń urazowych. More problems. Więcej problemów. Drug abuse. Używanie narkotyków. This is a graph showing different kind of experiences and different the number of experiences 0 1 2 3 4. Tutaj są jakby pokazane ilość doświadczeń urazowych, tam gdzie pisze ACE score, to jest liczba doświadczeń urazowych. And this is the frequency of problems, both physical and psychological. A te kolorowe okręgi pokazują nasilenie problemów zarówno ze zdrowiem psychicznym, jak i fizycznym, które są wymienione tam u góry. So the higher the number of experiences. So, więc im więcej tych doświadczeń urazowych. More and more problems of different types. Tym więcej jest różnego rodzaju problemów u danej osoby. And if you have six of more experiences in childhood of this type. A jeśli miało się 6 lub więcej doświadczeń urazowych w dzieciństwie, probably you will live 20 years less. Więc prawdopodobnie wtedy żyje się około 20 lat krócej. So we know that trauma, mainly childhood trauma.
Wiemy, że trauma dziecięca have effects on the brain. Ma wpływ na mózg. And depending on the areas that are affected, w zależności od tego, na jakie obszary wpływa, they can develop different kind of symptoms and problems. To rozwiną się inne rodzaje objawów. Some authors have been proposing epigenetic mechanisms. Niektórzy autorzy zaproponowali znaczenie mechanizmów epigenetycznych. This is a very interesting field of research. Jest to bardzo interesujący obszar badań obecnie. We can see that genetic expression can be modified by traumatic situations. Możemy jakby zobaczyć, że ekspresja genetyczna, ekspresja genomu jest modyfikowana przez doświadczenia urazowe. And it can be transmitted to the next generation. I może być przekazana w ten sposób kolejnemu pokoleniu. It's an emerging field, but it's giving us very interesting information. To jest obszar, który się rozwija, ale pokazuje bardzo interesujące informacje. And what about psychosis? A co w odniesieniu do psychozy? In this meta-analysis, they study different environmental risk factors for psychosis. W tym badaniu analizowano różne czynniki środowiskowe, czynniki ryzyka psychozy. And they found that childhood trauma is related to the development of a psychotic disorder. I stwierdzono, że trauma dziecięca jest związana z rozwinięciem się zaburzenia psychotycznego. And not only with the development of the disorder, but also with the resistance. The refractoriness. Mm-hmm. Nie tylko z rozwinięciem się samego zaburzenia, ale również z jego opornością na leczenie. And all those factors can be related. Wszystkie te czynniki mogą być powiązane ze sobą. Epigenetic changes. Zmiany epigenetyczne. Brain changes. Zmiany mózgu, struktura. Emotion części. Regulation changes. Zaburzenia w regulacji emocji. And more psychopathological severity. I więcej jakby trudności związanych z psychopatologią. It has been related also to glucocorticoid receptor genes. Te zmiany były też związane z receptorem dla glukokortykoidów, dla genem dla receptora glukokortykoidów. So early trauma can influence the stress response. Więc to oznacza, że wczesna trauma może zmieniać reakcję na stres. This is a very interesting research. To jest bardzo ciekawe badanie. It shows that early trauma can influence the response to medication. Pokazuje, że wczesna trauma może zmieniać reakcję na leki. So maybe if we work on trauma and we have in mind this factor. Więc być może, jeśli będziemy pracować nad doświadczeniami urazowymi i będziemy jakby uwzględniać ten czynnik. We can discover that antipsychotic drugs are more effective than we thought previously. Może się okazać, że stwierdzimy, że leki przeciwpsychotyczne na przykład są bardziej efektywne w leczeniu niż bez tej pracy. The question is that they cannot solve everything. What cannot solve? The drugs, the medication. Kwestia jest taka, że leki nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów w psychozie. So we need to combine approaches. Więc musimy szukać połączeń różnych podejść do leczenia. Patients with psychosis. Pacjenci z psychozą. Were about 3 times more likely to have been exposed to childhood adversity than controls. Okazali się mieć trzykrotnie większe ryzyko jakby ekspozycji na doświadczenia urazowe w dzieciństwie. Probably there are other factors like a vulnerability to psychosis. Z pewnością są jeszcze inne czynniki, takie jak podatność na psychozę. There are many people exposed to childhood trauma that don't develop psychosis. Bo przecież jest wielu ludzi, którzy doświadczyli traumy dziecięcej, ale nie rozwinęła się u nich psychoza. But in vulnerable people, ale u podatnych ludzi, it can increase the possibility of having it.
ale może to zwiększyć prawdopodobieństwo zachorowania. The different kind of adversities may influence different type of symptoms. Różne rodzaje niekorzystnych doświadczeń, urazowych doświadczeń mogą przekładać się na różne rodzaje objawów. For example, if we have communication deviance in parents. Więc jeśli mamy trudności czy nieprawidłowości komunikacji między rodzicami a dziećmi, it has been related to more thought disorder in psychosis. To powiązano z zaburzeniami myślenia w psychozie. There are some studies linking childhood sexual abuse with auditory hallucinations. Były pewne badania, które wiązały nadużycie seksualne w dzieciństwie z halucynacjami słuchowymi, słownymi. An attachment events has been related to paranoid symptoms. A problemy z przywiązaniem czy wydarzenia, które naruszały więź, przyczyniały się do rozwoju objawów paranoidalnych. And if you think about it, it makes a lot of sense. Jeśli o tym się pomyśli, to rzeczywiście ma to wiele sensu. If you cannot trust on the people who is taking care of you. Jeśli nie można zaufać ludziom, którzy się tobą opiekują. How to trust anybody? Jak zaufać komukolwiek? So this trust is a way of living. Więc nieufność jest sposobem życia w swój sposób. Is what you learned from your childhood. To jest coś, czego nauczyłeś się w dzieciństwie w takiej sytuacji. This is also true for bipolar disorder. Jest tak również w zaburzeniu dwubiegunowym. And that is another problem considered into the severe mental illness concept. Który jest innym problemem mieszczącym się w obrębie ciężkich zaburzeń psychicznych, jakby w tej kategorii. Martin Teicher is an interesting author. Martin Teicher jest interesującym autorem. He has many publications showing that different kinds of adversity at different ages. Ma wiele publikacji pokazujących, że różne rodzaje doświadczeń urazowych w różnych momentach rozwoju may generate different changes in the brain. Może zmieniać, jakby wpływać na zmiany w mózgu, struktury mózgu. Because brain structures are developing at different times. Ponieważ struktury mózgu rozwijają się w różnych momentach. And there are some very sensitive moments when if something happens, it's more probable to create a problem. I są pewne okna podatności, kiedy jest bardziej prawdopodobne, że jeśli coś zadziała, jakiś czynnik, to dokona jakby uszkodzenia. So this topic is complex and there are many things that we need to learn about it. Więc to zagadnienie jest bardzo złożone i musimy się jeszcze wiele nauczyć na ten temat. But all these results show that it makes sense to work on trauma and psychosis. Wszystkie te badania wskazują jednak, że jest uzasadnione, żeby zajmować się jakby traumą w psychozie. And what we know about specifically EMDR in psychosis. A co w takim razie wiemy konkretnie na temat EMDR w psychozie? There are many studies ongoing. Wiele badań jest obecnie prowadzonych. At the moment we have some of them that are interesting. Niektóre z nich obecnie toczących się są bardzo interesujące. Controlled studies. Badania kontrolowane. This study of the bond showed that using EMDR in this kind of patients is safe and effective. To jest badanie DeBonta, które pokazuje, że zastosowanie EMDR u tych pacjentów jest bezpieczne. This group is studying prolonged exposure and EMDR with those patients. Badali tutaj EMDR oraz terapię ekspozycyjną u pacjentów. And effectiveness is quite similar. I ich efektywność, skuteczność była bardzo podobna. They work on PTSD symptoms in psychotic patients. Pracowali nad objawami PTSD u pacjentów z psychozą. And they can see interesting results. One of them, very important, is that those patients don't become decompensated. Mm-hmm. I uzyskali wiele interesujących rezultatów, między innymi taki, że żaden z tych pacjentów nie zdekompensował się. All the psychiatrists are very concerned on not doing that, of course. Wszyscy psychiatrzy martwią się jakby taką możliwością. And sometimes we don't do psychotherapy with our psychotic patients because we think we don't want to
move things too much. Mm-hmm. I czasami rezygnujemy z leczenia poprzez psychoterapię pacjentów psychotycznych, bo nie chcemy jakby robić za dużego zamieszania. But the result is a kind of therapeutic neglect. Ale skutkiem tego jest pewne terapeutyczne zaniedbanie. Because if our psychotic patients are suffering for PTSD symptoms due to their experiences. Bo jeśli nasi pacjenci z psychozą cierpią, mają objawy PTSD w związku ze swoimi psychotycznymi doświadczeniami. Not treating them is iatrogenic. Nie leczenie ich jest jakby iatrogenne z zaniedbaniem. Okay. This is a more recent study published in JAMA Psychiatry. To jest nowsze badanie. They show that prolonged exposure and EMDR show a greater reduction on PTSD symptoms and waiting list. Wykazano w nim, że EMDR oraz terapia ekspozycyjna jakby mają wyraźną przewagę nad po prostu umieszczeniem jako grupę kontrolną na liście oczekujących. The positive effects are maintained in the follow-up 6 months. Pozytywne efekty tego leczenia były utrzymane przez 6 miesięcy obserwacji po zakończeniu terapii. And there is no difference in severe adverse effects. I nie ma jakichś działań niepożądanych takiej terapii. Another interesting result of this study. Kolejnym interesującym badaniem jest. Is that the benefits are not only on PTSD symptoms. Jest to, że korzyści dotyczą nie tylko poprawy w zakresie objawów PTSD. Patients treated with EMDR or prolonged exposure. Pacjenci, u których zastosowano EMDR lub terapię ekspozycyjną. Have less paranoid thoughts. Mieli mniej myśli ksobno-prześladowczych. So treating the trauma, we can improve not only the suffering, that is very important. Więc lecząc traumę, zmniejszamy nie tylko cierpienie, co oczywiście jest bardzo ważne. But the psychotic symptoms themselves. Ale objawy psychotyczne same w sobie. This is another study of a group of Spanish researchers about bipolar disorder. To jest badanie hiszpańskich badaczy dotyczące zaburzenia dwubiegunowego. They work on bipolar patients with a history of trauma and subsyndromal symptoms. Pracowali tutaj z pacjentami z rozpoznaniem choroby dwubiegunowej i takimi podprogowymi objawami i traumą w wywiadzie. To jest still a pilot study. They are conducting a bigger study now. To jest badanie pilotażowe. Obecnie prowadzą je w szerszym zakresie. But the results show that EMDR works as a stabilizer of the mood. Ale wyniki wskazują, że EMDR działa jako czynnik stabilizujący nastrój u tych pacjentów. This is a control study, a multicenter control study. We participate on that in our area. To jest badanie kontrolowane. And here you have some other studies on depression. To są badania nad depresją. And also with good results. I również pokazujące dobre rezultaty. We work on a comparison between CBT and EMDR. Tutaj mamy porównanie efektów terapii EMDR oraz CBT. Both worked. Obie przyniosły efekt. No significant differences. Nie było istotnych różnic. But you can see a tendency. Ale możecie zobaczyć tutaj tendencję. This is the EMDR group. Czerwoną linią zaznaczona jest grupa EMDR. This first line is the preparation phase. Ten początek tej linii to jest faza przygotowawcza. We were still not working on memories. Tutaj jeszcze nie pracowaliśmy nad wspomnieniami. And until this moment we started working with memories. Tutaj zaczęliśmy już pracować nad wspomnieniami. Decreasing in depressive symptoms was more intense. I wtedy objawy depresyjne szybko zmniejszały swoje nasilenie. And it was only 6 sessions of trauma reprocessing. I było to tylko 6 sesji przetwarzania doświadczeń urazowych. It was 15 sessions, but only 6 to work on the past issues.
Więc łącznie w programie leczenia było 15 sesji, ale tylko 6 związanych z przetwarzaniem. So it was an interesting result. Więc był to interesujący wynik. This is another interesting study. To jest kolejne ciekawe badanie. It shows that it was no effect of EMDR. Pokazuje, że nie było efektu EMDR. But the interesting thing is that they were working in the acute phase of psychosis. Ale ciekawe było to, że pracowali tutaj z pacjentami z psychozą w ostrej psychozie. And it was no adverse effects. I nie było żadnych działań niepożądanych lub szkodliwych jakby skutków tego. So it's safe to use EMDR in psychotic patients, even if they are productive. Więc bezpiecznie jest stosować EMDR u pacjentów z psychozą, nawet jeśli mają jakby aktywną psychozę, wytwórcze objawy. But if the system is very dysregulated, probably as we are unblocking the processing, information processing system. Ale jeśli sam system przetwarzania informacji jest sam sobie rozregulowany w sensie biologicznym, and this brain is very dysregulated, it's not processing properly. To mózg nie jest w stanie przetwarzać odpowiednio. It doesn't work in that phase. To nie działa jakby w tej fazie. And it makes sense. No i to jakby jest zrozumiałe. This is a study of my research group. To jest badanie mojej grupy badawczej. We were exploring another aspect that we should have in mind. Badaliśmy tutaj kolejny aspekt, który powinniśmy uwzględniać, mieć w głowie. That is the presence of dissociation in psychosis. Związany z obecnością dysocjacji w psychozie. Dissociation is a consequence of very severe traumatization. Dysocjacja jest konsekwencją ciężkiej traumatyzacji. It has been described in all the different conditions and disorders. Była opisana jako występująca we wszystkich rodzajach jakby stanów klinicznych. It is related to more severity of the trauma and more severity of the disorder. I związana jest z większą ciężkością traumy, z większą ciężkością jakby przebiegu zaburzeń. The problem in schizophrenia is that many symptoms that are characteristic of dissociation. Problemem w schizofrenii jest to, że wiele objawów, które jest jakby typowych dla dysocjacji, are quite similar to many symptoms that are characteristics of schizophrenia. Jest podobnych do objawów, które są charakterystyczne dla schizofrenii. One example are the auditory hallucinations. Na przykład halucynacje słuchowe. Typically dissociative patients without schizophrenia has present auditory hallucinations. Typowo pacjenci ze złożonymi zaburzeniami dysocjacyjnymi prezentują halucynacje słuchowe słowne. It's not easy to differentiate those voices to others. Nie jest tak łatwo zróżnicować te głosy od innych. Radek and Ior will show you a possible instrument to explore that in deep. Będziemy później prezentować narzędzie, które można do tego wykorzystać. Because at the moment we don't have any. Bo na ten moment właściwie nie jest dostępne takie narzędzie. But if we have schizophrenic patients who present dissociative symptoms. Ale jeśli mamy pacjenta ze schizofrenią, który ma objawy dysocjacyjne, we may have the situation that some auditory hallucinations in those patients. To możemy mieć taką sytuację, że niektóre przynajmniej halucynacje słuchowe u takiego pacjenta are not a consequence of the psychosis, but a consequence of dissociation and trauma. Nie wynikają z psychozy, tylko wynikają z dysocjacji i doświadczeń urazowych. So if we try to decrease those hallucinations with antipsychotic medication. Więc jeśli będziemy starać się zmniejszyć nasilenie tych halucynacji za pomocą leków przeciwpsychotycznych, it will not work. To nie będzie działać. Or it can be even counterproductive. I może być nawet kontrproduktywne. The medication can help with other symptoms. Leki mogą być pomocne w odniesieniu do innych objawów. So it's extremely important to do a good differential diagnosis. Więc jest bardzo ważne, żeby wykonać odpowiednią diagnostykę różnicową. Even if we are not doing psychotherapy and we want to prescribe a medication. Nawet jeśli nie zajmujemy się psychoterapią, a po prostu chcemy przepisywać leki.
What we found, we studied 120 schizophrenic patients. Co w tym badaniu obejmującym 120 pacjentów ze schizofrenią, co stwierdziliśmy? And we found a relevant group of them with dissociative symptoms that meet criteria for a dissociative disorder. Znaleźliśmy jakąś proporcję tych pacjentów, którzy mieli nasilone objawy dysocjacyjne i spełniali kryteria zaburzenia dysocjacyjnego. About 30 patients in the group. Około 30 osób w tej grupie. That is a lot. Co jest dużo? Not much higher than in other disorders. Nie tak znowu wiele więcej niż w innych zaburzeniach. The prevalence of dissociative disorders when they are properly assessed and diagnosed. Częstość zaburzeń dysocjacyjnych, kiedy są odpowiednio zdiagnozowane. It's different in different studies, but it's about 10-15%. Dane są różne w różnych badaniach, ale jest 10-15% nawet wśród pacjentów. But almost in Spain, people is not very familiar with the diagnosis of dissociation. Ale przynajmniej w Hiszpanii ludzie nie są jakby zaznajomieni z diagnozowaniem zaburzeń dysocjacyjnych. So those patients has other diagnosis. Więc ci pacjenci uzyskują inne rozpoznania. In our samples from 200 people, there were only two diagnosed as a dissociative disorder. I'm not talking about the schizophrenia, I'm talking about general psychiatric patients. W naszej grupie 200 pacjentów ogólnopsychiatrycznych było dwie osoby z diagnozą postawioną zaburzeń dysocjacyjnych. And using a systematic assessment with an interview, we found 30. A używając wobec tych osób wywiadu ustrukturyzowanego, jakby badając ich wszystkich, stwierdziliśmy, że aż 30 właściwie miało. So what we could see is that the same thing happens in schizophrenia. Więc mogliśmy zobaczyć, że to samo dzieje się w odniesieniu do grupy pacjentów ze schizofrenią. And this group of schizophrenic people with more dissociative symptoms. A ta podgrupa pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i większą ilością objawów dysocjacyjnych presented more trauma, miała więcej doświadczeń urazowych and more severity. I cięższy przebieg. This is the SCID, the instrument we use to diagnose dissociative symptoms. To jest wywiad SCID, którego używamy do diagnozowania według DSM pacjentów dysocjacyjnych. They presented symptoms in all the areas. Wszyscy ci pacjenci wykazywali objawy w obszarach, które ten wywiad uwzględnia. In the group with more dissociation, you can see more with more traumas. W grupie, która miała większe nasilenie objawów dysocjacyjnych, to mieli również więcej doświadczeń urazowych. And the next one, please. And more severity. I cięższy przebieg, że ta grupa z większym nasileniem objawów dysocjacyjnych miała cięższy przebieg. So. I'm ending with a photo of Francine Shapiro, who was the developer of EMDR. Kończę pokazując zdjęcie Francine Shapiro, która jakby była twórczynią metody EMDR. And I think that a good thing about EMDR is that it was all the time trying to demonstrate that it works. I myślę, że dobrą rzeczą na temat terapii EMDR jest to, że od początku starano się jakby sprawdzić, czy pokazać, czy ta terapia działa. And I think this is a value. Myślę, że to jest duża wartość tej metody. We need to combine clinical sensitivity and information. Musimy jakby starać się łączyć wrażliwość kliniczną oraz informacje with research data. Z danymi pochodzącymi z badań. Mm-hmm. How much time? No time. No time. Okay. So, weszliśmy już w czas przerwy, ale być może mamy jeszcze chwilę na pytania, jeśli są jakieś. Maybe some questions. Or yeah. You want to say something for no, the end? No. Czy są jakieś pytania? Albo komentarze? Disagreement. Czy ktoś się nie zgadza z czymś? Yeah.
It's very interesting. But I'm thinking, what's this EMDR all about? Just in short. The procedure, do you mean? Okay. You want me to go back with to the slide with faces? Yes. Because we didn't show that. Yeah, but the procedure is not. It's okay. First, you need to explore the patient in a different way, searching for those memories that are blocked. Najpierw trzeba zbadać pacjenta jakby w inny sposób, szukając tych wspomnień, jakby, które zostały zablokowane, a wiążą się z patologią. You need to prepare the patient for the processing. Trzeba przygotować pacjenta do przetwarzania. In many different ways. Na wiele różnych sposobów. And then start processing the memories. A następnie zacząć przetwarzać te wspomnienia. Yeah. So we have a memory and we ask for an image representing the worst part. Więc mamy to wspomnienie i prosimy o jakby przywołanie obrazu, który będzie reprezentował najgorszą część tego wspomnienia. A negative belief connected to that experience. Negatywne przekonanie na swój temat związane z tym obrazem. And a positive one, that is the change that they want to happen. Chcemy też uzyskać pozytywne przekonanie, jakie jakby będzie odnosiło się do zmiany, do której dążymy. The emotions and physical sensations. Identyfikujemy emocje oraz odczucia fizyczne, jakie towarzyszą temu wspomnieniu. And we measure how disturbing it is. I staramy się zmierzyć, posługując się skalą, jak dużo, wiele dyskomfortu wywołuje to wspomnienie. This procedure is very short. Więc ta procedura jest bardzo krótka. This is just the starting point. To jest punkt startu. When we have those elements, kiedy mamy te elementy, we ask the patient to focus on them. Staramy się, prosimy pacjenta, żeby skupił się na nich. And do nothing. I nic nie robimy. Just follow the fingers. Ma po prostu podążać za palcami. We guide the eye movement with, if not, it's difficult for the patient to do it. Jeśli nie jest to trudne dla pacjenta, to po prostu wykonujemy te ruchy, za którymi pacjent podąża wzrokiem. There are other kinds of bilateral stimulation. Są inne rodzaje bilateralnej stymulacji. That is tapping, takie jak tapping, alternative stimulation. Dotykowa stymulacja naprzemiennie. Or bilateral sounds. Lub dźwięki, które jakby w podobny sposób są. But eye movement seems to work better. Ale ruchy oczu wydają się mieć lepszy efekt. So there are some sets of bilateral stimulation. Więc są pewne sety stymulacji bilateralnej. We stop it and zatrzymujemy się. We ask the patient for feedback. Prosimy pacjenta o jakby informacje zwrotne. They explain very little about it. Żeby troszeczkę tylko wyjaśnili, co się dzieje. Just for us to see if everything is being fluent or it's blocking. Po to, żebyśmy mogli zobaczyć, czy to przetwarzanie przebiega w sposób płynny, czy się blokuje. And if it's fluent, we go with that, go with that. Jeśli jest płynne, to idziemy, podążamy za tym procesem. Then association start to be positive. I po kolejnych setach skojarzenia pacjenta zaczynają być bardziej pozytywne. And go back to the original memory. Wtedy wracamy do wyjściowego wspomnienia. Okay. There are different phases. Są różne fazy. Because then we install the positive cognition, we check if the body is completely free of disturbances. Więc sprawdzamy, czy jakby zniknęło to odczucie przykrości, czy zakłócenia w ciele, na ile odczuwane jest jako prawdziwe pozytywne przekonanie. And the next session we reevaluate if everything is fine. Na kolejnej sesji staramy się sprawdzić, czy wszystko jakby jest zgodnie z naszymi jakby spodziewaniami. This seems to be simple. Wydaje się to proste. But then there are our patients tend to be complicated. Ale nasi pacjenci zwykle nie są tacy prości. So with some of them even the initial assessment is complicated. Więc dla niektórych z nich nawet ten początkowy wywiad nie jest prosty. It's not easy to find the more relevant memories. Nie jest łatwo znaleźć istotne z naszego punktu widzenia wspomnienie. Some patients present a lot of dissociation and they need a specific work on that before working on the trauma. Więc na przykład pacjenci, którzy mają dużo objawów dysocjacyjnych, wymagają odrębnego przygotowania, zanim zacznie się przetwarzać wspomnienia. Or they are very dysregulated emotionally.
lub są bardzo rozregulowani emocjonalnie. And when we are processing the memories, with some cases we need to help them more. I w niektórych przypadkach w czasie przetwarzania musimy jakby wspomagać troszkę ten proces. Something important about EMDR from my perspective is that it is a psychotherapeutic approach. Z mojego punktu widzenia jakby terapia EMDR jest podejściem psychoterapeutycznym. It's a way of understanding mental health and pathology. Jest to sposób rozumienia jakby zdrowia psychicznego i patologii. It's not just a technique to work with a specific memory. Nie jest to tylko technika pracy z konkretnym wspomnieniem. In a nutshell, okay? Może mamy czas jeszcze może na jedno krótkie pytanie? Yeah. I took this presentation as a way to try to change the way of thinking about psychosis as very weak, fragile. And I will speak about myself. It's a difficult patient, fragile. We need to create special conditions. And that it requires more insight, carefulness. So, I'm thinking what kind of individual conditions should be fulfilled in a given situation with a given patient, should be fulfilled, you know, that you could work with EMDR, with schizophrenic patient. The criteria to what would you have to consider to apply EMDR in psychotic patients, because she thinks they are very fragile. Yeah. And when this patient can be ready for EMDR. I think we don't have 2 days to speak about it. Niestety nie mamy 2 dni, żeby o tym porozmawiać. I was talking about this in the workshop yesterday. Mówiłam o tym wczoraj na warsztacie. But I think that we can damage someone doing things. Możemy uszkodzić kogoś robiąc różne rzeczy. But the worst damage we can do is not doing something that is useful. Ale jeszcze większa szkoda jakby wyniknie z tego, że nie będziemy robić rzeczy, które mogą być pomocne. So when I think in the psychotic patients, I not only think on can I do some harm if I do this. Więc jeśli myślę o pacjentach psychotycznych, to nie myślę o tym, czy mogę przede wszystkim, czy mogę im jakoś zaszkodzić. I'm harming them, not doing anything that I know it can help, letting them alone with their trauma. Mm-hmm. Ale czy nie szkodzę im, jakby nie zajmując się problemami związanymi z doświadczeniami urazowymi? I understand you and I share your thoughts. Rozumiem cię i na swój sposób podzielam jakby twoje przemyślenia. But I think that for many years we are abandon our psychotic patients. Ale myślę też, że przez wiele lat jakby zaniedbywaliśmy czy opuszczaliśmy naszych pacjentów psychotycznych pod tym względem. Because they have histories, childhood adversities. Mają swoją historię życiową, jakieś doświadczenia urazowe w dzieciństwie. Difficulties in life. Trudności życiowe. And we are not talking about that. I nie zajmujemy się tym. For some of them can be distressing to do that. Dla niektórych z nich może być jakby wywoływać stres robienie tego. And we can respect that. I możemy to uszanować. But with patients with or without psychosis that are not prepared for going to the past. Ale niezależnie od tego, czy pacjent ma psychozę, czy nie, to jakby kwestia powracania do przeszłości. We can start working on the present. Nie jest konieczna, możemy zacząć pracować nad obecnymi jakby problemami. Or working with easier procedures, not so intense. Lub pracować za pomocą jakby bardziej zaadaptowanych, prostszych procedur, nie tak intensywnych. There are many variants for this. Jest wiele wariantów jakby tej pracy. For me the main aspect is
with or without psychosis? Dla mnie jakby głównym aspektem jest z psychozą lub bez niej. How severe is the trauma? Jak ciężka jest trauma? How avoidant the patient is about this? Jak bardzo unikający pacjent jest w stosunku do tego? And how much dissociation is present? Jak wiele obecnych jest objawów dysocjacyjnych? Because the more dissociative, the more traumatic, the more, Bo im więcej traumy, im więcej dysocjacji, tym więcej trudności. More careful we have to be. I musimy być tym ostrożniejsi. But I have worked with extremely severe psychotic patients. Ale pracowałam z naprawdę ciężko psychotycznymi pacjentami. That had any problem talking about childhood. Didn't have any. No problem. Że nie mieli żadnych problemów w mówieniu o dzieciństwie. They asked for it. Prosili o taką możliwość. Because it was making them suffer a lot. Ponieważ ta przeszłość jakby wywoływała u nich duże cierpienie. So the fragility here that is important is the complexity of traumatization. Więc kruchość, o której jest mowa, to odnosi się raczej do złożoności traumatyzacji. Of course, we need to be very careful with those kind of patients. Oczywiście musimy być ostrożni z tego rodzaju pacjentami. But I have worked with patients with psychosis, with intense symptoms, a lot of psychopathology. Ale pracowałam z pacjentami z psychozą, ostrymi objawami. No problem. Nie było problemów. The problem can be if I don't diagnose the comorbid dissociation, for example. Problem może się pojawić, jeśli nie zdiagnozuję współwystępującej dysocjacji. I start treating them as if they are not dissociative. I zacznę traktować ich, jakby nie byli dysocjacyjnymi pacjentami. Because dissociation works differently. Bo jakby to jakby działa w inny sposób wtedy. But we have systems to work on dissociative disorders with EMDR. Ale mamy też pewne sposoby pracy z zaburzeniami dysocjacyjnymi za pomocą EMDR. That is what I was doing for the last years. Tym się zajmowałam w ostatnich latach. So, yes, we need to be careful. Tak, musimy być ostrożni. We don't need to see a psychotic patient and go to the worst experience without thinking. Więc nie możemy zobaczyć pacjenta psychotycznego i przechodzić od razu do najgorszych doświadczeń jego życia bez myślenia o tym. That's why I do we do a comprehensive history taking from the EMDR perspective. Dlatego należy zebrać bardzo szczegółowy wywiad z punktu widzenia EMDR. That have very in mind how fragile the patient is. I to pozwoli nam jakby mieć jakieś wyobrażenie, na ile jest kruchy dany pacjent. And based on that and our common sense, we start working from one side or the other side, one type of memory, or we wait and prepare the patient for. Biorąc to pod uwagę, możemy zaplanować, jakby od której strony zacząć, bo możemy But mieć różnych. I really zacząć. Think we don't need to be afraid of doing it. Ale myślę naprawdę, że nie ma powodu, żeby się bać tego. And research is supporting this. I badania jakby wspierają taki pogląd. This Dutch research team. Ten holenderski zespół. Are working with any kind of preparation. No, oni pracują bez żadnego przygotowania. I never do that. Oni nigdy tego nie robią. Their patients didn't become decompensated. I żaden z pacjentów się nie zdekompensował. So. Więc. Maybe they are not so fragile as we think. Więc może nie są aż tak krusi, jak myślimy.